Ostatnio głosowanie nad wotum zaufania, wotum niezaufania, no trudno powiedzieć, jakby to tutaj ująć, i małe zamieszanie w szeregach PSL-u. Pierw PSL przeciwko, czyli niejako za odwołaniem ministra spraw wewnętrznych, później przeciw. No, co tutaj się dzieje w tym Sejmie? Jakie słuchy chodzą, czy to faktycznie była jakaś taka prowokacja? Ja powiem tak, że ja myślę, że to znaczy ja wtedy, kiedy... No nawet tutaj poseł Kłopotek, no jakby diametralnie o 108, jeśli nie o 360 i to jeszcze w lewą stronę, zmienił swoje zdanie, swoją opinię w tej sprawie. Ja wtedy, kiedy byłem w CBA, ja też jakby troszeczkę usłyszałem taką opinię, że oni wcale nie zamierzali w tym czasie, że oni jakby nie skojarzyli tego, że tu jest wotum zaufania, że tu dzieją się takie sprawy w Sejmie. Oni po prostu poszli swoją jakąś wytyczoną ścieżką, którą mieli już naznaczoną i ją jakby, nie jakby, tylko na pewno realizowali. Ale zwątpień tu jest bardzo wiele, bo po pierwsze, jedni konstytucjonaliści mówią, że to jest naruszenie immunitetu i mi się też wydaje, że to jest naruszenie immunitetu. Nieważne, czy ten immunitet powinniśmy mieć, czy nie powinniśmy mieć, ale myślę właśnie, że w takich sprawach go powinniśmy mieć, bo to pozwala na to, że każda służba, która w tej chwili będzie chciała zahaczyć kogoś, czy podziałać w jakiejś sprawie, czy zdyskredytować jakiś klub, będzie sobie wchodziła, bo ogłosi, że idą z podejrzeniami nie w stosunku do posła, tylko z podejrzeniami do jego działalności i będą wygarniali każdego posła, jakiego będą chcieli. A po to właśnie jest immunitet, żebym ja, tak jak tutaj na konferencji prasowej, mógł mieć niezwiązany język, żebym mógł mówić to, co myślę i w jaki sposób myślę. Po to jest to, żebym mógł tą wiedzę przekazywać. I myślę, że tutaj też to naruszenie tego immunitetu było. Ale więc ja, mając taką wiedzę, dzisiaj nie łączę tego, że ktoś tam chciał specjalnie zrobić, czy panu Piechocińskiemu pod górkę, czy Buremu, przepraszam, panu przewodniczącemu klubu, panu posłowi Buremu, chciał zrobić krzywdę. Bo akcja była zakrojona na bardzo szeroką skalę. Oni wchodzili do jego rodziny, oni wchodzili do jego ojca, do niego, do jego biura, do pokoju poselskiego. A ten właśnie hotel poselski powinien być dla nas takim immunitetem, że gdzieś powinniśmy jakby się czuć. No, po Sejmie ganiają nas dziennikarze, teraz po hotelu zacznie nas ganiać CBA. Nie będzie gdzie się podziać. Bo rozumiem, tutaj pan nie zgadza się z tym przeszukaniem kompletnie. A co na to pani Ewa Kopacz? No przecież to ona wpuściła niejako do Sejmu tych powiedzmy tu funkcjonariuszy. Pani marszałek twierdzi, że zasięgnęła rady prawników, prawda? W Sejmie prawników jest naprawdę bardzo wiele. To są konstytucjonaliści, to są ludzie, którzy zajmują się poszczególnymi ustawami. Ci ludzie, część z tych ludzi wyraziła swoją opinię, że CBA mogło w taki sposób do Sejmu wejść. Ale jest część ludzi, którzy twierdzą, że to jest naruszenie immunitetu i ja jakby się do tego zdania też przychylam. Pani marszałek wyszła z innego założenia, posłuchała tych prawników, którzy na to pozwalali. Czy zrobiła dobrze? Nie wiem. Ja nie chcę tego oceniać. Po pierwsze dlatego, że opinie są różne i ja mogę się tutaj w swojej opinii też bardzo mylić. A po drugie dlatego, że sytuacja naprawdę jest o tyle trudna, że jeżeli to dotyczy korupcji, no to nie powinno się wtedy też zważać. Ja jestem jakby tutaj strażnikiem miejskim, ale zawsze gdzieś mi to prawo jest bliskie i wtedy, kiedy to dotyczy korupcji, to uczucia są jednak mieszane. No bo tutaj to taka sprawa prawie, że no szafiry, złoto, niejako panowie mieli między sobą, że tak powiem, nie w formie gotówkowej, ale jakiejś sztabkami złota się, że tak powiem, tutaj podnosić. Jakoś nie znaleziono. Gdyby faktycznie obnosili się tym złotem i tymi sztabkami złota, to wie pan, mnie w ogóle... Ja bym chciał tutaj... Mnie w ogóle bardzo śmieszy takie twierdzenie, z tego względu, że wszyscy mają takie wyobrażenie, że posłowie zarabiają wielkie pieniądze i dla mnie to też są wielkie pieniądze. Ja mówiłem na konferencji prasowej, że jeżeli przynosiłem do domu 1600 zł, a teraz przynoszę niecałe 8000, to jest naprawdę wielka różnica i żyje się za te pieniądze zupełnie inaczej. Ale takie pieniądze zarabiają też wójtowie, większe zarabiają wójtowie, większe zarabiają burmistrz. Ale też obrywa się inaczej, prawda? Ale i nam tak samo się obrywa, prawda? No, musi pan mieć
świadomość, że wtedy, kiedy dzieje się coś w Sejmie źle, to my też musimy się za to tłumaczyć, czasami nie mając w tym swojego udziału, a wychodzi się z takiego założenia, że poseł to już jest taki tam człowiek, którego można faktycznie zdeptać, wdeptać i można z nim robić. Ja się nie skarżę, bo ja ten los sobie sam wybierałem, ale trzeba jakby obiektywnie spojrzeć na wszystkie te problemy, bo to nie jest tak, że tylko obrywa burmistrz i prezydent. Dzisiaj jeszcze konferencja prasowa, sam pan widzi, ona nie jest spowodowana moimi wymysłami. Ona jest spowodowana ludźmi, którzy tutaj przychodzą, prawda? No bo jeszcze właśnie chciałem dopytać w tej kwestii o tą prokuraturę, bo oni twierdzą, że niezwłocznie, czy tam w szybkim terminie, po 10 dniach, tak, wkraczają. Czyli czy to nie pokazuje pewnej słabości tych całych struktur, tego funkcjonowania, bo być może było tak, że musiała podpisać jedna osoba, musiała podpisać druga, następnie jeszcze ktoś to musiał zatwierdzić i z tych, powiedzmy, jakby się wydawało zwykłemu przechodniowi z ulicy, działanie niezwłoczne to jest w momencie powzięcia informacji, zrobiło się nagle 10 dni, kiedy człowiek już w tym momencie mógł, no, nie wiem, no, wyjechać, zatrzeć ślad. Wie pan, to... Jaki jest sens takiego przeszukania? To tak wygląda, że dzisiaj ta działalność prokuratury naprawdę jest różnie oceniana, prawda? Ja uważam, że... Ja oceniam to nie najlepiej. Po pierwsze dlatego, że uważam, że powinna być jednak w prokuraturze jakaś podległość. Dziś każdy prokurator jest niezależny. No co to, każdy prokurator może sobie interpretować prawo tak, jak sobie żywnie patrzy i żywnie uważa? Nie. Uważam, że jeżeli jest prokurator w Grudziądzu, to powinien być jakiś prokurator, który jest nad nim, a jeszcze nad tym powinien być jakiś i później dopiero generalny prokurator. Dzisiaj czy prokuratura okręgowa, czy prokuratura powiatowa, czy prokuratura inna jeszcze jakaś. Każda rządzi się swoimi prawami, każda ma inny sposób widzenia ustawy, każda ma inny sposób widzenia prawa i to jest dla mnie niedobre. Prawo powinno być czytelne, jasne i taki ktoś jak prokurator czy policjant powinien je interpretować, czy on jest w Gdańsku, czy w Grudziądzu, w jeden sposób. Powinien je tak interpretować, żeby państwo nie ponosiło na tym uszczerbku, a ludzie, którzy stawiani są przed tym prawem, powinni być sądzeni sprawiedliwie. A czy tak jest? To ja w tym biurze mam wiele wątpliwości, bo wiele spraw, z którymi tutaj przychodzę, nie zawsze wyglądały mi na sprawiedliwy osąd.